i ruszyły. Stawkę prowadzi Etnum Psyche. Na drugiej pozycji Mango Bay, blisko jest Marwina, również Eufrazja. Dalej Zachim, na końcu galopuje Edorma. Nie, Tolidast razem z Prabusem na końcu. Prowadzi Etnum Psyche. Mango Bay jest na drugiej pozycji, na trzeciej Eufrazja z Marwiną. I do celownika zostało 1200 metrów. Etnum Psyche, dalej Mango Bay, Marwina po zewnętrznej, Eufrazja przy bandzie, Zlatan. Na końcu galopuje Tolidas na przedostatniej pozycji Prabus. Do celownika zostało 800 metrów z dużą przewagą Etnum Psyche. Druga, trzecia, czwarta, piąta pozycja, tam konie galopują taką grupą. Mango Bay jest drugi, Marwina poprawia na drugą pozycję. Zaczyna się likwidacja ucieczki Etnum Psyche, ale jeszcze jest on na czele. I wyjście na prostą wyprowadza Etnum Psyche. Tam dobrze Eufrazja galopuje przy bandzie, rozpoczyna finisz Marwina, ale Etnum Psyche utrzymuje pierwszą pozycję. Finiszuje Zachim. Etnum Psyche jest na czele. 400 metrów do celownika, Etnum Psyche, na drugiej pozycji Eufrazja. Etnum Psyche, Eufrazja i Tolidas się włączył do walki, a polem doskonale galopuje Edorma. Parę koni ma szansę na zwycięstwo. Edorma galopuje najlepiej po zewnętrznej i jest na pierwszej pozycji. Eufrazja na drugiej. Tam walka jest o drugie miejsce. Edorma ma niewielką przewagę, ale Eufrazję atakuje, ale bez powodzenia w celowniku. Trzeci jest Etnum Psyche, dalej blisko Zachim i Tolidas.